oprócz tej interpelacji możemy jeszcze spodziewać się innych działań w tym kierunku, bo nie ukrywam, że mieszkańcy Kępna są bardzo zawiedzieni, że droga S8 pozostała bez niestety wjazdu. To jest Wielka Polska, ale możemy podejmować też inne interwencje poselskie. Jeżeli nie będziemy otrzymywali odpowiedzi, to wprowadzimy ten temat do pytania poselskiego i na plenarnym sejmie będziemy wysłuchiwać informacji rządu. Na pewno będziemy naciskać, żeby jak najszybciej w tej sprawie zapadła decyzja. Bardzo proszę jeszcze. Panie premierze, co pan napisał w liście w sprawie służby zdrowia, bo dzisiaj słyszałem w telewizji, w radiu? Ponieważ w czasie debaty pan premier zwrócił się do mnie i do pana prezesa Kaczyńskiego, że byłby gotów rozmawiać o rozwiązaniach dotyczących ochrony zdrowia, a premier się nie odzywa w ciągu ostatnich miesięcy. Wiem, że z panem ministrem o tym przypominam. Mówię, że jesteśmy gotowi. Nasi eksperci też jesteśmy gotowi. I czekamy na wyznaczenie daty przez premiera, żeby się spotkać i rozpocząć dyskusję w tej sprawie. Bardzo dobrze. Panie premierze, jest pan za 49 województwami. Czy wtedy będzie też 49 marszałków województwa? Można szukać jakiejś innej terminologii, ale jestem za tym, żeby to były samorządowe województwa. Żeby to był samorząd wojewódzki z przewodniczącym czy z marszałkiem i mały urząd wojewódzki, ale zupełnie maleńki, który by się tylko specjalizował w nadzorze i w... No ale wojewoda wtedy będzie podległy dalej rządowi. No tak, bo musi być. Ja jeszcze mam pytanie od moich kolegów. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Czy pan premier wie coś na temat sprzedaży lasów państwowych? Nie. To jest bardzo ważne pytanie. Nie, uchwalono ustawę niestety, która uszczupla środki, które były do dyspozycji lasów. I to dało ASUM do przypuszczeń, że być może kolejnym krokiem byłaby prywatyzacja lasów państwowych. Od czasu do czasu takie jakieś plotki chodzą, no ale to byłby skandal na niesłychaną skalę. I być może trzeba będzie zapisać do konstytucji, że lasy są własnością narodu. A lasy to nie tylko lasy, bo co jest pod lasem? Jeszcze jest pytanie, bo dosyć duży areał to jest tego. No w każdym razie, gdyby się pojawił jakiś pomysł, żeby lasy prywatyzować czy sprzedawać, to zdecydowanie będzie. Lewica na nie, tak? Bardzo dobrze.